Słowo Boże na dziś, czwartek, 26 września 2024 roku. Wspomnienie świętych męczenników, Kosmy i Damiana. Czytanie z Księgi Koheleta. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi i na miejsce swoje śpieszy z powrotem i znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy zawracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. Każde mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie. A to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie, więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to przecież istniało to już w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o tych, co żyli dawniej, ani też o tych, co będą kiedyś żyli. Nie pozostanie wspomnienie u tych, co będą potem. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 90. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Obracasz w proch człowieka i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie. Rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał. Bądź litościwy dla sług Twoich. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami. I wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił, ja nakazałem ściąć, któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Oto słowo Pańskie.